Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział uczniom przypowieść. Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela, lecz każdy dopiero w pełni wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Oto słowo Pańskie. Obłudniku, jakże bym nie chciał tego słowa usłyszeć w czasie mojego spotkania z Bogiem. To by oznaczało jakąś katastrofę całego życia. Co to znaczy obłudniku? Wypowiedział to słowo Chrystus, wyraźnie adresując i wyjaśniając przypowieść. Co to znaczy obłuda? Najprościej trzeba powiedzieć, to jest udawanie na przykład miłości, udawanie dobroci. Tutaj też kuzynką bliską jest pycha. Idąc za świętym Pawłem, czy w ogóle za Pismem Świętym, trzeba powiedzieć, że obłuda oznacza wszystko, co czyni człowieka nieczystym. I co w rezultacie? Ta obłuda dzieli nas między sobą, dzieli nas jednych od drugich, nie mówiąc, że dzieli nas z Bogiem. Dlatego to jest ważne, bo obłuda jest przeciwna wszystkiemu, o czym naucza Pan Jezus. A Pan Jezus przede wszystkim naucza o miłości i jedności z Bogiem i z człowiekiem. No pewnie trudno to zrozumieć człowiekowi, który uznaje kult smartfona. Niestety, trudno. Nie będę wyjaśniał dlaczego, bo według wczorajszej diagnozy macie wysoką inteligencję. Wszystko zależy od tego, czy jesteśmy zdolni do miłości, do nawiązywania wspólnoty z drugim człowiekiem. A tu obłuda niestety przeszkadza okropnie.
pęknie w tym, i to jest ta belka. Proszę wybaczyć, że powiem o ostatnim swoim doświadczeniu, ale trudno mi nie mówić. Dlatego, że jestem w tym momencie żywym przykładem właśnie tego, jak wspólnota, i to dokładnie wspólnota nasza, akademicka, ocala życie, dokładnie. Jeszcze to się trochę za mną wlecze, ale codziennie jestem jednak w lepszej kondycji. A już wszystko wyglądało tak, że jestem jedną nogą po tamtej stronie. Tak, tak, ja mam dobry słuch, popsuły się oczy, popsuło się wiele innych, ale ciągle jeszcze mam tą nadsłyszalność, więc słyszałem te szepty lekarzy, pielęgniarek, którzy powiedzieli, szeptami, kojtnie już niedługo. Nie dawali większych szans na życie. Niektórzy już przychodzili z taką właśnie minką dziwną, w kształcie klucza wiolinowego, żegnać się ze mną. Ze mną. No tak. A ponieważ ja nie posługuję się komórkami, nie oglądam w internetu, no nie wiem, czy przez to pójdę na potępienie. Ale powiedzieli mi o Orzechu, wiesz co, zawiązała się taka krucjata, taka wspólnota modlitwy połączona z postem, aby cię wyciągnąć z tej choroby, żeby cię wyrwać z choroby. I kiedy mi powiedzieli, że nawet ci, którzy będąc na czwartym, piątym roku na studiach już mieli pokaźny, piwny brzuch, odmówili sobie piwa. Nie chciałem wierzyć w to. Matko Święta, odmówili piwa. No. I co? I udało się. I udało się. Trochę oczywiście tę kostuchę, która stała za drzwiami w szpitalu i co chwilę kiwała palcem, mówiąc do Orzechu, komachie. Najpierw powiedziałam łagodnie, mało soczyście, powiedziałam, spieprzaj. Ale jak użyłem słowa od pierdoły, to poszła. Ale to nie był główny powód. Główny powód to była owa krucjata, że to tak nazwie. Pięknie to jest ta właśnie wspólnota, która dzięki Bogu jakoś istnieje. Bardzo się z tego cieszę. Udało się. I co jeszcze muszę wam powiedzieć, bo nie chcę, bo potem mówicie, że tak ciągle plotę o tym i taka zgreda stara, no prawda. Więc, że czasem mówię, no to ja już ostatnie dni, to już koniec, no już te ostatnie dni ogłaszam od wielu lat, więc lepiej nie. Ale jeszcze jedno trzeba powiedzieć, muszę powiedzieć, to jest prawda, powinniście się z tego cieszyć. Ta choroba zbliżyła, a może ta krucjata wasza, niesamowicie mnie zbliżyła do Pana Boga. Tym razem, moi drodzy, ta choroba była strasznie boląca. Jezu, ja nigdy nie wiedziałam, że taki może być ból fizyczny. Całymi nocami nie idzie spać. Wali ten ból jakby młotem. Ani spać, ani się przewrócić. W tym łóżku szpitalnym leżysz. Te wszystkie kroplówki, podłączenia, cewniki. Jezu Chryste. To jest straszne. To mi pozwoliło trochę skorzystać z empatii i modlić się za tych, którzy niestety
tak cierpią. Miałem już, mnie dopadały choroby rozmaite, ale one nie były bolące. Gruźlica mnie nie bolała. Kiedy na strunach głosowych pojawił się nowotwór raz i drugi, je bolało jednak. Teraz bolało strasznie. Strasznie. I co? I nagle okazało się, że nie tylko pomogły tabletki. Za dużo, uważam, dają tabletek matko. 57 codziennie. To gołąb więcej grochu już nie je, jak tego. No i co? Ale nie wiedziałem, że taki jest dziwny, życiodajny dotyk innych ludzi, którzy mnie odwiedzali, aż za dużo. Dotyk. Czuły dotyk. Jaki? Przepisany przez Chrystusa. Na przykład bardzo będę teraz, jeżeli jeszcze Pan Bóg mi pozwoli coś robić, to będę ogromnie promował mycie nóg. Jaki to jest ważny gest. I to tym bardziej, że nie trzeba mówić, nie trzeba nic pleść. Wczoraj przed posiłkiem czytaliśmy Pawłowy list do Tymoteusza. Kiedy wystrzegajcie się babskiego gadania. Za dużo jest babskiego gadania. Przy umyciu nóg nie trzeba nic mówić. Nie macie pojęcia, jak ja to przeżyłem, kiedy czyjeś ręce dotykają moich nóg. Ale też idzie w drugą stronę. Od tego czasu, jak mogłem, czemu musieli mi umywać i muszą umywać? Już nie mogę. Już mam tu cały bok sparaliżowany. Nie mogę się po prostu pochylić. No więc trudno. Ale teraz zrozumiałem Chrystusa. Dlaczego Chrystus nie w przenośni to robił? Ile mogłoby być uleczonych związków małżeńskich, gdyby mąż, przychodząc do domu, widząc żonę w dziwnym na przykład stanie, czyli z wałkiem w ręku, powiedział jej: Zosieńko, usiądź, umyję ci nóżki. Naprawdę ręczę, żeby się wszystko zmieniło. I tak samo, gdyby ona to zrobiła, kiedy Józuś przyszedł sfatygowany z pracy, Józeczku, zaraz dostaniesz, podgrzeję ci obiad, taki fajny właśnie, to co ty lubisz. Pierogi z tym, z jagodami. Ale usiądź, umyję ci nóżki. Wiecie, co z tego wychodzi w nocy? Wiem to od jednego. Przynajmniej 5 orgazmów. W małżeństwie to podobno jest grzech. Mycie nóg. Potem jeszcze nastąpił jeden przełom we mnie. Jakoś starałem zachowywać ten celibat. Ja mam bardzo wrażliwe ciało. Wystarczy, że mnie ktoś dotknie, już mi prąd przechodzi. A tu czytam świętego Pawła, pierwszy list do Koryntian, 12 wiersz, tam jest ciało mistyczne i tam wywody Pawła o ciele. Jak wszystkie członki, nie może ręka powiedzieć, że noga jest niepotrzebna, a oko nie może powiedzieć, a po co mi ucho? I wreszcie schodzi tak po drabince coraz niżej, aż wreszcie powiada, podkreślając, szczególnie dbajcie o części wstydliwe.
wyraźnie to tak podkreśla. I tak sobie myślę, jak to ja teraz mam to zrobić? Kto to mi ma zrobić? No. Pielęgniarki w szpitalu aż się trzęsły. Boże, no w końcu trzeba ustąpić. Tak, to jest choroba. Ale to jest też to, co robi wspólnota ludzi życzliwych z chorobą. Ja pamiętam, kiedy nasze dwie koleżanki w duszpasterstwie zachorowały właśnie na nowotwór, na raka. I też ktoś od dołu powiada, modlimy się, modlimy. Wyrwali też ich. To wam chciałem powiedzieć jeszcze. To mnie zmieniło. W chorobie jednak mogę czytać. To jest właśnie, lubię czytać. I taką potężną autobiografię o Chrystusie, ja wiem, chyba z 5000 stron, przewaliłem w szpitalu. I to mi też dużo dało. W poprzedniej chorobie przerobiłem całego Ratzingera. Jezus z Nazaretu, niesamowicie. Tak. I teraz czuję, że jestem bliżej Pana Boga. Komu to zawdzięczam? No Jemu samemu, ale i wam, i wam. Dlatego to jest ważne, to tworzenie wspólnoty. To, co wczoraj Malina powiedział. Powinien to powiedzieć, bo jest w końcu szefem, więc dobrze, że to padło. Tak, wtedy się doświadcza tego, co jest niemożliwe. Chciałem szczególnie poprzeć w konstruowaniu wspólnoty ten wczoraj podkreślony czyn. Ja lubię go słuchać. On naprawdę według mnie dobrze mówi. Lubi się go słuchać, nie zasypiam nigdy. Ale wiecie, ale jakbyście mnie pytali, o czym mówi, to za bardzo nie. Wczoraj jeszcze pamiętam, ale to co kiedyś. A wiecie, co pamiętam? Jego czyn. Nie wiem, na którym on był roku, mieszkali w Zodiaku pewnie 604, to było tak? 506. No. I Marina kiedyś mówi, pada, Orzechu, zapraszamy cię na wieczór do Zodiaka, nie? Ja mówię, na co? A na Pyrki po poznańsku, bo on jest blisko Kobylina, a Kobylin jest starszy od Krotoszyna, więc ten, to tak przy okazji. A nowy Wojciech jest, nazywa się Kobyliński, nie? To też się udało. No więc... Wiecie co, ugotował nam tych ziemniaków, tych pyrek w mundurkach, w łupinach. Zwołał pół piętra, ja nie wiem, czy to było ze solą, czy z czymś. Z gziziką. To bardzo dobrze. Kto nie jest z poznańskiego, to nie wie, co to jest gzika i no dowiedz się. No więc to pamiętam dokładnie. Tak, to bardzo nas budowało, te pyrki. Tak, przy okazji chcę jeszcze powiedzieć, Marina, koniecznie tego psa jednak załatwcie. To dużo dobrego wprowadzi. Ten pies, ja nie wiem, co to za rasa, ale nie, jak to wygląda, ale trzeba. Ponieważ... Co? Że co? Zawsze zwierzę, co... A kota jeszcze macie? O, no niestety, tak. Był bardzo fajny kot u nich. Tak było ciepło w duszpasterstwie, jak przechodził. Rzeczywiście. Co ma kota? Ach, tu. Więc... Tak, ja też bardzo kocham zwierzęta i one są niezwykłe, naprawdę.
Tu się zaraz przy, drugi, to jest takie, będę plut taki warkocz. Nie umiałem inaczej tego ująć, jak takie właśnie plecenie. Plecie się tutaj z tym, co, co jakbym chciał powiedzieć, ale nie wiem, czy to mi wyjdzie. Jeden taki, taka nić to jest to, o czym teraz mówię, o tym swoim doświadczeniu wspólnoty, która mnie wyrwała z choroby i to, że to zbliżyło mnie do Chrystusa, a przede wszystkim do, no, do Pana Boga. A drugie to jest poczucie humoru. Zaraz powiem dlaczego. Ale jeszcze wrócę do zwierząt. Teraz u nas w gospodarstwie jest Negro 2. To jest późny kuzyn starego Negra. Trudno, Niger od czarny. Negro. Jak kiedyś to tamten ojciec żył, zachorował na zapalenie płuc. To też okropne, ale nie boli, więc można chorować. Ale dostaje się jadło wstrętu, przynajmniej ja. Jak zapach z kuchni zalecia jakimś jedzeniem, o Jezu, nie można tego wąchać. Tak leżałem bez jedzenia chyba 8 dni. I ten biedny negro leżał przy moim łóżku i co chwilę tak miłosiernie zerkał. Aż wreszcie diabli wzięli chorobę, no i on to wyczuł i zniknął na jakiś czas. Myślę, gdzie on poszedł. Za chwilę przynosi mi pół szczura, kładzie go na taborecie i jednym okiem tak zerka, w jego języku to tak wygląda, pierdalaj. No więc to mnie wzruszyło, że dał mi tę część bardziej jadowitą, czyli szynki. On zżar tą pierwszą połowę, te głowy czy coś tam. No. A poza tym to właśnie a propos, żeby już tego psa kupili. Mianowicie bardzo uczuciowe są zwierzęta, więc on na przykład przychodził, spał na jakimś tam materacyku przed koło mojego łóżka, ale dwa albo trzy razy w nocy mnie budził i zawsze, co w jego języku oznaczało, czy orzechu mnie kochasz? Ja mówię, tak. Spał spokojnie. Co za urozmaicone życie, nie? Jeszcze o inne zwierzęta dotknę i tutaj bym poradził dziewczętom, żeby za bardzo nie wiązały nadziei z Białym Dunajcem. Wiecie co, dziewuchy? Ja, żeby czasem odzyskać równowagę, to jadę na plac targu gołębiami. Ten targ odbywa się przy lokomotywowni we Wrocławiu. I to, co mnie zdumiewa zawsze, to w niedzielę rano, już o 7 wstaję i jadę. Ze zdumieniem trzeba stwierdzić, że nie ma gołębiarek. Nie ma. Same chłopy. A jakie to wszystko urodziwe. Prawda? Czasem się plącze jakaś baba, ale tylko, żeby pieniądze odebrać chłopu, jak sprzeda gołębie, nie? Tylko to. A tak to bardzo lubię tam chodzić. Czasami mnie rozpoznają, powiada, słuchaj, to nie jest ten, co u nas miał rekolekcję? Co on tu robi? I ja mówię, garłacza szukam, tylko samca, żebyście mi nie oszukali. Koniec zwierząt. Belka ma też swój humor. Ja nie wiem, czy nie wyczuwacie, jak się słyszało tą przypowieść nieraz, że Pan Jezus to mówi z pewnym z pewną ironią. To by pokazało dziecko, jak byłem katechetą już przedszkolaku i to często mówię, narysujcie. To matka, jak narysowało mi to jedno dziecko, tą belkę, to większa niż tu my wszyscy razem, tak? Dziecko wyczuło humor. Poczucie humoru. Tak, Jezu Chrystusa, ale już u Pana Boga wcześniej też. Ten humor na przykład się objawia przy Abrahamie.
Czyście kiedyś się zastanawiali, jak się oboje śmieją, żona i mąż? Kiedy dochodzą do stówy, śmiała się i Sara, i śmiał się Abraham, ale śmiali się różnie. Sara śmiała się źle, już zostawię. Tam jest właśnie napisane dlaczego. Abraham śmiał się dobrotliwie. I z tego śmiechu wyszło im dziecko. I co więcej, to dziecko jeszcze zostało nazwane uśmiech. To jest Icek. Izak z tego śmiechu. Abraham się śmiał, no bo co? Źródło życia mu wyschło, już nie tylko zwiędło. Wyschło i koniec, co to tutaj? Ale wiedział, że u Boga nie ma nic niemożliwego. Potem się okropnie uśmiałem też i odkryłem ten humor też Pana Boga. Kiedy czytałem, że był młodym księdzem na Bujwida, już jestem, bo jestem tam na Bujwida, przeżyłem 5 czy 7 proboszczów, wikary się nie zmieniał, nie wiem dlaczego. Więc czytałem akurat historię Jakuba, wnuka Abrahamowego. I akurat czytałem, jak się żenił z Rachelą. Tak, bo to Rachela była. Ale teściu był cwany. I zrobił Jakuba już nie wiem jak. Spił go na weselu i na noc poślubną odesłał go namiotu, ale zamiast mu dać umiłowaną Rachelę, to mu dał kaprawą Leę. I wiecie, nie mogłem powstrzymać śmiechu, kiedy sobie wyobraziłem, że jak się Jakub obudził na drugi dzień. Jak zobaczył, koło kogo on śpi. I tak zacząłem rechotać ze śmiechu, że obudziłem proboszcza, bo to już późno było. A proboszcz mówi, to tak ksiądz późno kogoś tam miał. Ja mówię, no miałem Jakuba akurat. No, jakiego Jakuba? No mówię, tego z Biblii. Więc rzeczywiście. Dobrze, że odkryłem poczucie humoru u Pana Boga. To mi ułatwia z Nim kontakt. Ja bardzo szanuję, bo spotkałem w moim długim życiu ludzi, którzy mają szacunek, cześć do takich przymiotów Bożych, jak na przykład do tronu Bożego. Jakoś mi to nie wychodziło. Inni 9 chórów anielskich. Niektórzy mają też cześć, no oczywiście mówię o miłosierdziu. Bardzo dużo było mszy w tym roku na pielgrzymce odwołujących się do przemienienia Pańskiego. A ja się coraz częściej zaczynam odwoływać do tego przymiotu Pana Boga, jakim jest Jego poczucie humoru. I mówię Mu czasem tak, Panie Boże, przymruż oka na to, bo to już nic nie zrobię. I rzeczywiście pomaga kontakt z Panem Bogiem, że się Go widzi takiego. I przy tej belce jest trochę tego humoru. Chociaż jest to ironia, ale to jest u Chrystusa, nie jest to złośliwe. U Chrystusa nie ma w tym szyderstwa. Jest to dobrotliwe. Wychodzisz dobrotliwe. I teraz tak. Jeżeli wczoraj wspomniał mój przedmówca o dojrzałości, o dojrzałości bardzo dobrze, bo po to są studia, żeby doprowadzić ciebie do dojrzałości, to uważam, nie tylko ja, że jednym z objawów dojrzałości jest poczucie humoru. Proszę was bardzo, chłopaki, nie żeńcie się z kobietą bez poczucia humoru. To jest straszne. Lepiej ze sztachetą, naprawdę. I
I warto się nauczyć odkrywać, ile w świecie jest śmiechu. Ile śmieci śmiechu. Jeszcze raz wrócę do zwierząt. Kiedyś na cmentarz ludzie przynoszą, bo ja mieszkam już 50 lat prawie na cmentarzu. Tam ludzie wyrzucają koty rozmaite. I kiedyś przyjęliśmy taką Chinkę. Nie miała nóg, tak i prawie tylko tak chodziła. Po ziemi prawie, czołgała się. No ale puściła się z kocurem, trudno. I nie upilnujesz, silniejszy od niej. Więc, no i urodziła takich dwóch rumcajsów. Matko, co one by nie wyrabiały. Strasznie lubiły siedzieć pod moją sutaną. No i tak, ciepło im tam było. Kiedyś zapomnieli ministranci zamknąć drzwi od holu i tak, że mu był na przestrzał, można było przejść do kościoła. A ja odprawiam mszę świętą. A te pieruny wywąchały szybko i wlazły mi pod i tą albę, i tą sutannę, nie? Ja tak sobie myślałem, matko, co one tam teraz zrobią, nie? I zaczęły włazić mi po nodze, do nogawki i do góry, nie? A to najświętsza część mszy świętej, nie? I ja mam te łaskotki, teraz co teraz będzie, nie? Po prostu... Ja nie wiem, jakich świętych wzywam, ale mówię, zróbcie to. Wylazły. Kiedyśmy ładnie, przecudnie ubrali choinkę, ja potem wyjechałam do domu, wracam do holu, gdzie stała ta choinka i mówię, matko, gdzie się podziały bombki? A ten starszy, ten taki czarny, najbardziej taki filut, siedzi na samym szczycie i tą taką... Taką szpilę, co jest na górze, tak się wtyka w choinkę, trzęsie nią, żeby tego, nie? No właśnie. Śmieszny świat. Ludzie są śmieszni. Jak ja na was patrzę, to... Już za bardzo nie powiem, co mnie rozśmiesza, ale zacytuję. W psalmie jest dużo od śmiechu Pana Boga. Jest taki psalm, który pamiętam po łacinie, bo jeszcze odmawiałem go po łacinie. Deus expectat in hominum ridet. Co to znaczy? Bóg spoglądając na ludzi pęka ze śmiechu. Pęka ze śmiechu. A ty myślisz, że takie coś, mój Boże. Tak, to przynosi ze sobą belka i jak ja chciałem zakończyć jakoś bardziej pobożnie. Belka. No tak. Zasłania nam to, co w życiu najważniejsze, dlatego ją trzeba usunąć. Mnie pokazują też studenci moją belkę, wiem. Czasem przychodzą i mówią bez wstrzymania, także o. Moi kochani, powiem, co może jest takim jakby truizmem, ale z przekonaniem. Biały Dunajec to jest krok ku wspólnocie. To jest krok ku wspólnocie, która niejednego z was uratuje i wyprowadzi na ludzi. Byli ci niedawno srebrni jubilaci. Wiecie, jak to raduje mnie starego, bo ja już teraz tak mam jak na 200, to jest kto? Zygmunt Stary, więc już teraz do mnie mówią, nie Stary Orzech, bo to tak, ale Orzech Stary to brzmi tak, jak powinno. Więc pamiętam przecież i Piotrka, i pamiętam jego żonę, innych, jakie to wszystko było beznadziejne. A potem się spotyka, oczom nie wierzę, co za wspaniały człowiek. Skąd on to ma? To, moi kochani, kształtuje wspólnota. Tak. To jest, i tutaj Dunajec, to jest krok ku wspólnocie. Możliwe, że ja ostatni raz gadam. Może.
za bardzo się tego nie boję, że będzie Pan mu powie dosyć orzechu, nie psuj gontów i złaś. Więc trzymać trzeba ten dunajec. Jedną ręką trzymać Pana Boga, a drugą trzymać ludzi. Ja nie mówię krótko, niestety. Należy do długich kaznodziejów. No więc, ale także nie wiem, kto spał, wiem, kto z księży drzemał, ale tam dalej to nie widzę. Ale zerknę.